W Miejskim Ośrodku Kultury Szkoła Podstawowa nr 13 świętowała 25-lecie działalności. Pierwszy dzwonek zadzwonił w 13 1 września 1992 roku. Drewniany barak przywieziony ciężarówkami z Holandii stanął na nowym osiedlu Rejtana Zamenhofa. Był darem od zaprzyjaźnionego Derne. Dziś szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami. Od 2002 roku mieści się w nowym budynku i właśnie obchodzi 25-lecie działania. Sukcesów było bardzo dużo i nie sposób jest tutaj wymienić jakiegoś szczególnego. Ja myślę, że to, że przez 25 lat funkcjonowania szkoła wypracowała sobie określoną markę, określoną wartość, to, że rodzice bardzo chętnie do naszej szkoły przysyłają dzieci, uśmiech dzieci, zadowolenie dzieci z przebywania w szkole, to jest to, co dla nauczyciela jest najcenniejsze. Z okazji jubileuszu w MOK-u odbył się koncert pokoleń. Na scenie można było zobaczyć występy nauczycieli, absolwentów i uczniów, którzy zaprezentowali się w bardzo zróżnicowanym repertuarze. Piosenkę Najlepsze wykonał Marcin Rozynek. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy Życzymy Szkole Podstawowej nr 13 kolejnych lat sukcesów oraz aby dalej udowadniała, że 13 to jednak szczęśliwa liczba.